dobry Państwu. Poprosiliśmy o spotkanie z Państwem nieprzypadkowo w tym miejscu przed Komendą Powiatową Policji w Kajdówce, albowiem chcemy mówić o sprawach, które dotyczą naszego bezpieczeństwa. Chcemy mówić o roli i o wsparciu, jakie powinni mieć zapewnione funkcjonariusze i żołnierze, którzy o to nasze bezpieczeństwo codziennie dbają. Nigdzie tutaj tak bardzo mocno to nie wybrzmiewa jak w Hajnówce, w powiecie hajnowskim, w Białowieży, na tych terenach, które bezpośrednio przylegają do naszej granicy państwowej z Białorusią, granicy, która jest obiektem ataku hybrydowego ze strony reżimu rosyjskiego i białoruskiego, ataku, który jest przeprowadzony za pomocą nielegalnych migrantów, ludzi, którzy łamiąc prawo zagrażają naszemu bezpieczeństwu, wdzierają się do Polski. A na ich drodze, oprócz zapory, która powstała z inicjatywy rządu Prawa i Sprawiedliwości, stoją żywi ludzie, stoją funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, stoją żołnierze Wojska Polskiego. I ci żywi ludzie, Polacy, którzy codziennie swoją ofiarną służbą chronią nas, nie tylko mieszkańców tej ziemi, ale można powiedzieć Polaków w całej Polsce, muszą czuć wsparcie całego społeczeństwa. Tak jak to było w czasach naszych rządów, kiedy mówiliśmy bardzo wyraźnie murem za polskim mundurem. Mówiliśmy, ale to nie były tylko słowa, to były również czyny. Ówczesny rząd, instytucje polskiego państwa stały na straży tej służby i ludzi, którzy tą służbę sprawują, chronili ich, dawali im poczucie bezpieczeństwa, przede wszystkim poczucie wielkiego wsparcia w tej ciężkiej służbie, którą odbywają. Sytuacja radykalnie zmieniła się po 13 grudnia. Zmieniła się w momencie, kiedy zmieniła się w Polsce władza, która przejęła co prawda częściowo nasze hasła, ale te hasła bardzo mocno rozmijają się z czynami. Mamy dzisiaj już, można powiedzieć, całe pasmo zdarzeń, które pokazują, że dzisiaj hasło murem za polskim mundurem nie obowiązuje, że dzisiaj obowiązują zupełnie inne zasady, że dzisiaj polscy żołnierze i funkcjonariusze muszą obawiać się działania, które podejmują w ramach swojej służby, w imię obrony polskiego bezpieczeństwa. W naszym prokuraturze działa specjalny zespół prokuratorów, którzy są tylko po to, aby ścigać żołnierzy i funkcjonariuszy za ich działania, które są podejmowane na granicy. Mieliśmy do czynienia z bulwersującymi faktami dotyczącymi zatrzymania i postawienia zarzutów żołnierzom, którzy w obronie własnej użyli na granicy broni wobec tych, którzy ich atakowali, wobec tych, którzy zagrażali ich bezpieczeństwu. W ostatnich dniach mamy do czynienia z kolejnym bulwersującym zdarzeniem. Mamy do czynienia z postawieniem zarzutów funkcjonariuszowi z tej komendy, dzisiaj już byłemu funkcjonariuszowi, który odszedł ze służby właśnie dlatego, że zostały wobec niego podjęte represyjne kroki. Postawiono zarzuty naczelnikowi prewencji, panu Tomaszowi Waszczukowi, człowiekowi, który zastosował prawo, nie patrząc do kogo to prawo dotyczy, bo to, że prawo chciały złamać posłanki polskiego Sejmu, wówczas posłanki opozycji, dzisiaj posłanki większości rządowej, to nie powoduje, że prawo wobec nich nie miało być stosowane. Ten funkcjonariusz, pan Tomasz Waszczuk, wykazał się rzeczywiście wielkim poczuciem obowiązków, wielkim poczuciem przestrzegania prawa. Pokazał, że jest człowiekiem twardym, który stoi właśnie na gruncie egzekwowania prawa, które służy nam wszystkim. Za to spotkały go w dzisiejszej Polsce represje. Za to będzie musiał się tłumaczyć już nie tylko przed prokuratorem, ale również przed sądem. I nie możemy wobec tego przejść zupełnie obojętnie. My jako parlamentarzyści, bo jest ze mną pan poseł Jacek Bogucki, my jako parlamentarzyści protestowaliśmy, protestujemy, będziemy protestować przeciwko takim działaniom. Będziemy je nagłaśniać. Będziemy mówić, że nie ma naszej zgody na to, aby dzisiaj ci, którzy bronią naszego bezpieczeństwa, nie mogli czuć się sami bezpiecznie.
ale myślę, że to powinien być i jest głos zdecydowanej większości społeczeństwa. To nie tylko my politycy jesteśmy tym oburzeni, nie tylko my politycy mówimy o tym głośno, ale o tym mówi dzisiaj coraz więcej ludzi w Polsce, którzy nie godzą się z takim stawianiem sprawy, nie godzą się z takimi działaniami, jakie podejmuje rząd Tuska i Bodnara w stosunku do polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy. O tym mówi coraz więcej ludzi w Polsce, którzy mimo panującej dzisiaj atmosfery zastraszenia w Polsce, zastraszenia wszystkich tych, którzy nie popierają polityki rządu, coraz głośniej domagają się, aby takie praktyki nie miały miejsca. I miło mi poinformować Państwa, że są ze mną, jest ze mną dwóch ludzi, którzy postanowili podjąć taką społeczną inicjatywę sprzeciwu i obrony tych funkcjonariuszy, którzy są dzisiaj ścigani, są prześladowani tylko za to, że sumiennie wykonują swoją służbę. Jest ze mną pan Krzysztof Zamojski i pan Mateusz Gutowski, którzy za chwilę poinformują o inicjatywie powołania Społecznego Komitetu Obrony Żołnierzy i Funkcjonariuszy, obrony ludzi ze służb mundurowych, bo myślę, że to jest niezwykle ważne, aby oni poczuli nie tylko wsparcie, to wsparcie w słowach, ale również wsparcie w czynach, bo myślę, że to jest po prostu niezbędnie potrzebne, abyśmy mogli mieć takie poczucie, że ci, którzy bronią nas dzisiaj przed niezwykle realnym niebezpieczeństwem, jakim jest niekontrolowany napływ pseudo-uchodźców ze wschodu, muszą czuć wsparcie. Nie mają go dzisiaj ze strony polskiego rządu, nie mają go dzisiaj ze strony instytucji polskiego państwa. Co więcej, dzisiaj się muszą polskiego rządu i instytucji polskiego państwa, w tym prokuratury, która jest przecież narzędziem w ręku rządu, obawiać. Ale muszą wiedzieć, że pomimo to społeczeństwo ich popiera, społeczeństwo jest po ich stronie, Polacy są po ich stronie, wszyscy ci, którzy są im wdzięczni za tą służbę i są gotowi na to, żeby bronić ich i wspierać. Wspierać, bo oni tego wsparcia dzisiaj bardzo potrzebują. Czy pan poseł też słowo powie, czy oddamy od razu już głos przedstawicielom społecznej inicjatywy? Tak jest, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jestem w stanie zaryzykować tezę, że większość mieszkańców naszego powiatu wspiera polski mundur, wspiera i polskich żołnierzy, pograniczników i policję, ponieważ chronią oni nas bezpośrednio tutaj przed hybrydowym atakiem reżimu Łukaszenki i Putina. W związku z sytuacjami, które się powtarzają w ostatnim czasie, atakami na tych żołnierzy czy funkcjonariuszy, chcemy ich tu jako lokalna społeczność wesprzeć. Będziemy działać wielokierunkowo. Mamy zamiar organizować zbiórki na pomoc prawną dla funkcjonariuszy czy żołnierzy, którzy będą poszkodowani. Jeśli będzie trzeba, będziemy organizować pikiety pod poszczególnymi prokuratorami, ponieważ no, sytuacje, które mają ostatnio miejsce, są niebywałe. Niestety polski rząd dopuszcza do głosu małą, ale hałaśliwą grupę ludzi, która chciałaby reprezentować wszystkich mieszkańców powiatu hajnowskiego. Mieszkańcy powiatu hajnowskiego to są mądrzy ludzie. Im wiedzą o tym, że nawet jeśli obecność wojska czy policji w większym stopniu obecnie sprawia jakieś niedogodności, to wiedzą, że jest to wojsko polskie i policja polska. Nasi przyjaciele, a nie jakieś wojsko, które nas najechało i okupuje. Także chcemy pokazać, że nasze społeczeństwo wspiera nasze służby. Zapraszamy do udziału w tej inicjatywie wszystkich zainteresowanych. Sprawa obrony polskiego munduru czy obrony polskiej granicy to nie jest sprawa polityczna, to jest sprawa zupełnie apolityczna, ponieważ jest to polska racja stanu i tutaj nie powinno być co do tego żadnych wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem powiedzieć, że to hasło, które jest na wielu domach i na ogrodzeniach murem za polskim mundurem, jest dla nas cały czas aktualne i ważne. Z uwagi na to, że nasze społeczeństwo składa się w dużej części z ludzi starszych. I mogę Państwu powiedzieć, że dzięki temu, że te
są tutaj, że jest Straż Graniczna, że wspomagają wojsko, że wspomagają policję, oni mogą spać spokojnie i czuć się, bezpiecznie, co wielokrotnie potwierdzają jakby w rozmowach z nami. Natomiast ci, którzy tej granicy chronią, muszą czuć nasze wsparcie i to, że jesteśmy faktycznie za nimi i będziemy ich wspierać również w trudnych chwilach, bo wiadomo, że wszystko jest fajnie, kiedy się poklepujemy po plecach, są awanse, nagrody i tak dalej, i tak dalej. Gorzej, kiedy przychodzi ta chwila próby, kiedy różne elementy, różne siły, które w naszym społeczeństwie działają, podejmują próby wyłamania tego muru, zrobienia w nim wyłomu, bo proszę Państwa, tak należy odbierać próbę tego, co się teraz dzieje, czyli postawienia w stanie oskarżenia i osądzenia jakby działania funkcjonariusza policji, który tak naprawdę realizował swoje obowiązki, to do czego go państwo polskie tutaj ustawiło, tak? Do tego, żeby chronić granicę, do tego, żeby zapewniać służbom tutaj bardzo skuteczne działanie, żeby po prostu ta granica nie była tutaj przełamywana. Wszyscy wiemy, że jakby malutkie nawet gdzieś tam wyłomy w tym murze będą się kończyły tym, że tych uchodźców na naszej granicy będzie jeszcze więcej, ta presja będzie jeszcze większa, a tym samym również jako mieszkańcy będziemy ponosić konsekwencje tego nacisku. Na razie mówimy o tym, że zmniejszył się ruch turystyczny czy jakieś inne elementy, ale proszę Państwa, to naprawdę może doprowadzić do różnych bardziej negatywnych rzeczy, łącznie z zakłócaniem tutaj bezpieczeństwa i z tym, że po prostu ludzie będą się dokładnie zamykać i po prostu nie wychodzić na zewnątrz. Chcemy tego wszystkiego uniknąć, chcemy pokazać, że jesteśmy z naszymi służbami i że będziemy z nimi zawsze, kiedy po prostu będą stawać w naszej obronie, w obronie bezpieczeństwa nas, w obronie tutaj bezpieczeństwa mieszkańców. Też nie tylko regionu, ale i Polski i Europy. Tak należy to rozumieć i tak my to właśnie rozumiemy. Dziękuję. Musimy zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji, bo tak naprawdę to działanie, a właściwie ten brak działania, brak wsparcia rządu dla służb mundurowych, takiego bezwzględnego wsparcia, powoduje rozbrajanie polskiej armii, rozbrajanie polskiej policji, powoduje demobilizację. Od mojej służby wojskowej minęło wiele lat. Jestem oficerem rezerwy Wojska Polskiego i ciągle pamiętam, że rozkaz i wsparcie dowództwa, ale też wsparcie państwa niezbędne jest do tego, żeby żołnierz dobrze wykonywał swoje obowiązki, żeby policjant dobrze wykonywał swoje obowiązki, nie bał się interweniować, nie bał się wykonywać tego, do czego został powołany. Sytuacja, w której my, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, większość wtedy rządów, znaleźliśmy się w środkach tego, co działo się na granicy, była zupełnie odmienna. Bo wtedy duża część społeczeństwa nie rozumiała powagi sytuacji. Wtedy padały słowa o tym, żeby wpuścić, a potem zobaczy się, kto to jest. Wtedy Donald Tusk powiedział, że to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Obecny rząd jest w zupełnie innej sytuacji, bo ma także wsparcie opozycji. A mimo to nie podejmuje działań, które jednoznacznie postawią państwo po stronie polskiego munduru. I to jest tragizm tej sytuacji i przeciwko temu, myślę, społeczeństwo i hajnów, i ci ludzie, którzy podejmują tę inicjatywę, sprzeciwiają się temu, ale chcą pokazać, że my jako Polacy, my jesteśmy za polskim mundurem, jesteśmy za ochroną granic, za bezwzględnym działaniem, bo niestety służba wojsku, służba policji, służba na granicy wymaga działań zdecydowanych, wymaga działań zdecydowanych także w interesie tych, którzy są tu wysyłani. Bo im bardziej będzie przekraczać tą granicę, tym więcej ludzi będzie się decydować na to, żeby przyjeżdżać na Białoruś i potem próbować przekroczyć granicę. Dlatego wspieramy tę inicjatywę. Mam nadzieję, że wesprą tą inicjatywę wszyscy przyzwoici ludzie. To nie jest inicjatywa polityczna, jest to inicjatywa społeczna, którą trzeba wesprzeć. Trzeba wesprzeć polski mundur, trzeba wesprzeć żołnierzy, polskich policjantów, bo oni bronią naszego państwa, oni bronią każdego z nas. Jako mieszkaniec Podlasia
jednocześnie ten, który organizował wtedy, kiedy były początki, kiedy pierwsze święta Bożego Narodzenia funkcjonariuszy na granicy, organizowaliśmy pomoc taką, całego południa naszego województwa, ja byłem wtedy senatorem, była znakomita. Zaangażowały się wszystkie samorządy. Wspólnie przygotowaliśmy tysiące, dziesiątki tysięcy pomników po to, żeby im wynagrodzić to, że spędzają swój czas nie w spokoju, blisko swoich rodzin, ale właśnie tu u nas na granicy. Myślę, że ta inicjatywa teraz podjęta, aby bronić tych, którzy są szykanowani z tego powodu, że bronią naszej granicy, jest ze wszechmiar potrzebna. Ale wydarzenia choćby z ostatnich dni, no przecież wy dziennikarze także zaczynacie być szykanowani za to, że mówicie prawdę. Mówię to o Przemysławie Babiarzu. To spotyka te represje po 13 grudnia ubiegłego roku, zaczynają dotyczyć wszystkich. Ja przypominam sobie niestety 13 grudnia 1981 roku i to porównanie jest ze wszechmiar upoważnione, bo nie tylko dotyczy to nas polityków, dotyczy to także dziennikarzy, dotyczy to także służb mundurowych, o których dzisiaj. Czy są jakieś pytania? Ja mam jedno pytanie, jeśli można, Telewizja Republika. Czy panowie w jakikolwiek sposób wezwali bądź będą wzywać ministra Siemoniaka do tego, żeby zabrał jakieś stanowisko? Bo ja do tej pory nie słyszałam, żeby on się wypowiedział jako minister odpowiedzialny za policję. No jak on się odnosi do tej sytuacji, to chyba jako minister opinii. Proszę Państwa, oczywiście, że tak. Oczekujemy stanowiska pana ministra Siemoniaka w tej sprawie. Oczekujemy również stanowiska pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. To nie jest pomyłka. Ja wiem, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest ministrem obrony narodowej, a rzecz dotyczy policjanta, ale jednocześnie jest przewodniczącym rządowego komitetu do spraw bezpieczeństwa państwa i spraw obronnych. I jako taki ma również w tej sprawie nie tylko kompetencje, ale już obowiązki. Ma obowiązki, aby na nim, jako na koordynującym to ten obszar, jako szef komitetu, spoczywa kwestia bezpieczeństwa. I to jest niedopuszczalne, że obaj panowie w tej sprawie milczą. Obaj panowie w tej sprawie nie zabierają głosu, podczas kiedy rzecz dotyczy rzeczy absolutnie fundamentalnej, czyli naszego bezpieczeństwa i zdolności służb do tego powołanych, wojska, policji, straży granicznej, do tego, aby nam to bezpieczeństwo zapewnić, bo tak jak powiedział przed chwilą Jacek Bogucki, tego typu działania, o których dzisiaj mówimy, one rozbrajają nasze służby mundurowe. One powodują, że te służby mundurowe no, nie będą skłonne podejmować jakiegokolwiek działania, jeśli żołnierze i funkcjonariusze będą się obawiać, że za podjęcie tych działań w ramach wykonywanej, pełnionej służby będą na nich spadały represje, będą stawali przed prokuratorami, będą im stawiane zarzuty, będą stawiani przed sądami w ostatecznym rozrachunku, no można również się tego spodziewać, skazywań. Więc Szanowni Państwo, to jest dzisiaj odpowiedzialność tego rządu. My widzimy, że dzisiaj ten rząd nie ma chęci do tego, aby wesprzeć polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Ten rząd rozmija się w słowach i czynach. Z jednej strony oczywiście słowa, które no, mogą nam się podobać, które mówiące właśnie o twardej obronie polskiej granicy, a z drugiej strony czyny, które kompletnie temu przeczą. Cóż warte są te słowa, kiedy czyny mówią zupełnie co innego, bo przecież to są działania prokuratury, to prokuratury, która podlega panu prokuratorowi, ministrowi Bodnarowi, który jest członkiem tego rządu. Nie mam żadnej wątpliwości, że te działania cieszą się w związku z tym poparciem tego rządu i również premiera Tuska i ministrów, którzy za to odpowiadają. I dlatego my musimy jako posłowie opozycji o tym głośno mówić, żeby ta sprawa nie została zamilczana, bo ona jest ważna, ale no, chciałem bardzo serdecznie podziękować też panom za to, że tą inicjatywę podjęli. Z tego co wiem, w tej inicjatywie jest znacznie więcej już dzisiaj osób i myślę, że oczywiście bardzo wiele osób tutaj, szczególnie z tego terenu, ale mam nadzieję, że również szerzej się w te działania włączy, bo ja mam głosu, pani redaktor głosu w tej sprawie usłyszeć nie można.
dla mnie szczególnie takie zadziwiające, ale takie wstydliwie zadziwiające było to, że tego dnia, kiedy wszyscy byliśmy zbulwersowani tym artykułem, który mówił właśnie o postawieniu zarzutów panu Tomaszowi, policjantowi, jak również tej komendy, miałem okazję widzieć wywiad pana premiera Kosiniaka-Kamysza, który głównie się wypowiadał na temat partnerskich związków, partnerskich wyborów, tak jakby to dzisiaj były tematy, które są najważniejsze dla wszystkich Polaków. Ja wiem, że politycy muszą zajmować się różnymi tematami, ale on jako przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa powinien zabrać natychmiast głos w tej sprawie i wycofania tych zarzutów, które zostały postawione. Szanowni Państwo, te działania, które są podejmowane, one się wpisują, można powiedzieć, w całokształt działań tego rządu, tej koalicji dzisiaj w Polsce rządzącej, które polega na dążeniu do likwidacji opozycji, czy do likwidacji tej opozycji zarówno politycznej, jaką, którą tutaj reprezentujemy, jak i jakiejkolwiek innej opozycji w sensie sprzeciwu wobec tym rządom. Dlatego no, z jednej strony prowadzona jest kampania niszczenia Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z ważnych polityków rządzącej koalicji niedawno na antenie TVN-u zresztą powiedział o tym, że tej władzy, tym partiom, które przejęły władzę, ich celem było i jest rozbicie PiS-u. No więc jeśli, szanowni Państwo, partie, które się nazywają demokratyczne, politycy tej partii przyznają publicznie, że one chcą rozbić opozycję, no to to są działania takie, jakie podejmowali komuniści, którzy rozbijali opozycję w postaci PSL-u zaraz po II wojnie światowej. Więc my jesteśmy oczywiście przygotowani na wszelkie działania, również tak bezpodstawne działania jak odebranie nam finansowania, no bo to ma być, rozumiem, też droga do tego, aby pozbawić nas możliwości działania, ale ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć i zakomunikować, że nie ma takich działań, które będą podjęte w stosunku do nas, które by spowodowały, że my zaprzestaniemy swojej misji, bo nas wybrali ludzie, za nami stoi ponad 1/3 wyborców. Cieszymy się zawsze z wysokim poparciem, mimo tej kampanii oszczerstw, która jest wobec nas prowadzona. I my na pewno naszych wyborców nie zabieramy. I niezależnie od tego, jakie jeszcze represje nasze środowisko polityczne spadną, to będziemy naszą działalność prowadzić i będziemy zawsze bronić również wszystkich tych, którzy nie są politykami, a których również te represje dotykają. No ostatnio rzeczywiście już świat dziennikarski również tymi represjami został dotknięty. Możemy się spodziewać, że coraz szersze grupy społeczne będą tym dotykane, bo z każdą władzą, która obiera kurs na łamanie prawa, tak zawsze jest. Zaczyna się od tych swoich przeciwników politycznych, a potem te represje dotyczają coraz szerszych grup społecznych i jestem przekonany, że niestety ta władza również zmierza w tym kierunku, a my będziemy na pewno zaporą, która będzie na tej drodze stała. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Taki kandydat jesienią zostanie przedstawiony. Dzisiaj prowadzimy bardzo, tak powiem, intensywne rozmowy i konsultacje wewnętrzne, żeby takiego dobrego kandydata wprowadzić. Jestem przekonany, że niezależnie od tych sondaży, które pani dzisiaj przywołuje, rankingów różnego rodzaju, które no, są jednak pewnego rodzaju też, nie chcę powiedzieć zabawą, nierzadko nie przekładają się jednak potem na ostateczne wyniki wyborów, wbrew temu ten kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie tylko będzie kandydatem mocnym, ale takim kandydatem, który ma szansę i
i te wybory prezydenckie w przyszłym roku wygra. Ja tylko przypomnę, że pan prezydent Andrzej Duda, kiedy był nominowany przez Prawo i Sprawiedliwość na kandydata w wyborach prezydenckich, też myślę, że w tych rankingach różnych wypadał bardzo słabo, bardzo blado, a potem te wybory wygrał. Pamiętam, jak wówczas urzędujący prezydent kpiąco pytał, co to za Duda, czy to ten Duda z Solidarności, a potem przegrał z nim wybory, więc taka moja refleksja, żeby się tylko na realnym świecie, często idzie zupełnie inaczej niż to wynika z tych właśnie reguł. Prowadzili handel z Rosją, to nasz rząd, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości był tutaj liderem, jeśli chodzi o wprowadzanie embarga na towary z Rosji. Przynajmniej nic mi w tej chwili nie wiadomo, aby coś się w tym zakresie zmieniło i to dobrze, bo powinniśmy bardzo wyraźnie tutaj tą i twardą politykę prowadzić, nawet wbrew tym różnym głosom, które się w Europie pojawiają, sprzeciwu wobec sankcji, a z tego, co ostatnio donosiły media, no takim głównym dzisiaj hamulcowym w stosunku do tych sankcji wobec Rosji nie są Węgry właśnie, ale Niemcy, ale rząd Olafa Scholza, który nie jest chętny, aby kolejne pakiety sankcji wobec Rosji wprowadzać. W związku z tym, no myślę, że polską rolą jako tego kraju, który jest krajem jednak frontowym w stosunku do tego, co dzieje się na wschodzie, jest to, aby pilnować tego, aby Europa tutaj mówiła jednym głosem i szła w jednym kierunku. Natomiast, panie redaktor, ja się ani Viktora Orbana, ani Węgier bym, ani żadnego innego kraju nie obawiał. Jeśli już bym się obawiał, no to tych, którzy rzeczywiście wielokrotnie pokazywali w poprzednich latach, że są gotowi do uległości wobec Rosji, a którzy no, jednak mają taki pęd do tego, żeby nadawać ton Unii Europejskiej. Mam tu na myśli przede wszystkim Niemców, bo musimy patrzeć jednak im bardzo mocno na ręce, no bo tutaj ta idea dogadywania się z Rosją ponad głowami mniejszych narodów w naszej części Europy niestety jest ciągle żywa. Ale myślę, że na pewno my jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy tutaj jednoznaczni, natomiast no, oczekujemy oczywiście i będziemy tego pilnować od obecnego rządu, żeby również tutaj prezentował jednoznaczne stanowisko. Mam nadzieję, Polska jednak jest, chociaż możemy mieć co do tego pewne wątpliwości już w tej chwili. Bo jak można prokuratorom wydawać dyspozycję, żeby nie stosowali obowiązującego prawa? Znaczy, no jeśli to prawo się rządzącej większości nie podoba, to powinno je w sposób przewidziany w konstytucji zmienić. Od tego jest Sejm, od tego jest Senat, podpis prezydenta, jest cała procedura legislacyjna. Natomiast no, takie stawianie sprawy, że jak nie jesteśmy w stanie czegoś przegłosować, to wydamy wytyczne i w związku z tym w ten sposób zmienimy prawo, no to tylko to pokazuje tylko, jakie są intencje tej władzy, że zasada, będziemy stosować prawo tak, jak my je rozumiemy, no rzeczywiście jest każdego dnia wprowadzana w życie. A ja też przypominam, i to jest może też odpowiedź na pani kolejne pytanie, że taka daleko idąca liberalizacja prawa aborcyjnego, czego domagają się środowiska szczególnie lewicowe w Polsce, wymaga zmiany konstytucji, bo zapisy konstytucyjne w tej sprawie są bardzo jasne i w związku z czym, no jeśli ktoś podejmuje dzisiaj dyskusję na ten temat, to musi mieć za sobą większość konstytucyjną w Sejmie, a w każdym innym przypadku no jest to właściwie, można powiedzieć, przegadanie, taka próba odwrócenia uwagi od innych ważnych problemów, które dzisiaj w Polsce mamy, chociażby właśnie te związane z kwestiami bezpieczeństwa, obrony naszej granicy, ale również takimi sprawami jak wzrost cen, pogarszający się poziom życia Polaków. To są dzisiaj ważne tematy, o których większość rządowa nie chce rozmawiać. Nie chce rozmawiać, bo to są dla nich kłopotliwe sprawy. W związku z czym narzuca takie tematy, które, jak mówię, no nie mogą znaleźć żadnego finału w zgodzie z obowiązującą
Polsce jest to, że dzisiaj rządzący wprowadzają właśnie tego typu standardy, że dzielą sędziów na tych dobrych i niedobrych, dzielą dziennikarzy na tych, którzy mówią tak, jak ta władza sobie życzy, a jak ktoś coś powie inaczej, to jest wykluczany. To są dzisiejsze standardy. Ja się na pewno nie będę w tego typu dyskusje wdawał, bo to jest sprzeczne z moim pojmowaniem tego, jak wygląda sytuacja w Polsce. Natomiast odnosząc się już jakby do samej sprawy, to oczywistym jest dla mnie, że pan poseł Romanowski jest chroniony dzisiaj immunitetem i ta decyzja sądu była decyzją prawidłową. Dziwi mnie to, że ci, którzy tak wiele mówią o tym, że trzeba respektować wyroki sądowe, ten wyrok, który nie jest po ich myśli, kwestionują. Podobnie jak wyroki w innych sprawach, no mogę powiedzieć, szanowni państwo, też o swojej sytuacji, kiedy sędzia stwierdził, że nie ma podstaw, mówię o wyborach korespondencyjnych, nie ma podstaw do tego, aby postawić mi jakiekolwiek zarzuty, mnie, panu premierowi Morawieckiemu, innym jeszcze osobom, że wszystko w tej sprawie było zgodne z prawem, a dzisiaj rządzący tego nie uznają, tylko po raz kolejny próbują uzyskać tutaj to, czego oczekują. Czyli zasada, proszę państwa, dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. W Polsce Tuska i Bodnara jest zasadą obowiązującą. Wydawało mi się jako historykowi, że to jest zasada, która umarła wraz z Józefem Stalinem i z rządami komunistycznymi, a jak widać jest wiecznie żywa.